Odbywa się takie starcie na dzisiejszym Placu Wolności. Padają ofiary po stronie polskiej, to znaczy ludzie oddają swoje życie za niepodległą łódź w niepodległej Polsce. Łódź poprzez wieki, rozmowy jak przy kawie. Dzień dobry, ja się nazywam Justyna Tomaszewska i razem z wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu. Przez następne tygodnie moi goście i gościnie opowiedzą o Łodzi w czasie jej największego rozkwitu. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Łódź Poprzez Wieki, Rozmowy jak przy Kawie. Dzisiaj data szczególna, 11 listopada, odzyskanie niepodległości. W związku z tym, odcinek specjalny z gościem wyjątkowym, profesorem Przemysławem Weigertnerem, który jest znawcą tego tematu, ale też redaktorem tomu trzeciego, który dużo więcej będzie przybliżał ten trudny i ważny okres dla Łodzi i dla Polski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodził się pan przyjąć nasze zaproszenie. Rozmawialiśmy, że to pewnie nie jest nasz pierwsza i ostatnia rozmowa, tylko jeszcze będziemy mieli okazję, bo wiem, że trwają prace nad właśnie tym tomem trzecim, który opowiada w dużej mierze właśnie o tym czasie w Łodzi, Wielkiej Wojnie i tym, jak wyglądało odzyskanie niepodległości w naszym mieście. Panie profesorze, jakbyśmy mogli, jakby mogła prosić o narysowanie nam troszeczkę tej rzeczywistości właśnie w czasie I Wojny Światowej i jak wyglądały te nastroje w Łodzi przed odzyskaniem niepodległości. Yy, tak, to znaczy rzeczywiście rozdział dotyczący I Wojny Światowej, jak to wtedy mówiono, Wielkiej Wojny, to jest temat otwarcia tej książki, która kończy się z kolei, no to jest niestety dość tragiczna klamra, na II wojnie światowej, na zakończeniu II wojny światowej. Tutaj musimy pamiętać, że Łódź pod pewnymi względami była miastem przeżywającym dość specyficznie Wielką Wojnę, jak i również samo odzyskanie niepodległości, ponieważ musimy pamiętać, jakby o dwóch stronach medalu. Z jednej strony pamiętajmy o tym, że wybuch I wojny światowej to jest koniec tej. Starej, legendarnej łodzi ziemi obiecanej. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, oczywiście, urywają się wszelkie związki dotyczące możliwości korzystania z rosyjskiego rynku zbytu i rynku surowców. To jest jedna rzecz, a więc, krótko mówiąc, symbolem okresu są puste hale fabryczne. Z drugiej strony, należy też pamiętać o tym, że przecież specjaliści, nawet część robotników, park maszynowy, oczywiście przemysłowcy starali się go ewakuować mm. na wschód, uchodząc przed nadciągającymi wojskami niemieckimi. Z drugiej strony, też pamiętajmy o tym, że sama okupacja niemiecka, która trwała no, właściwie od 1914 roku do roku 1918, no, też pociągnęła za sobą straty gospodarcze. To było widoczne coraz bardziej, w miarę jak rozwijały się działania wojenne, i w miarę jak państwa centralne zaczęły powoli znajdować się na takiej równi pochyłej. No bo oczywiście wtedy stosowano metodę tzw. Tak rabunkowej gospodarki, chcąc zasilić przede wszystkim potrzeby frontu, no bo to o to tutaj chodziło. W ślad za tym no, postępowała katastrofa demograficzna, bo to chyba tylko tak można określić. Mianowicie pamiętajmy o tym, że lata pierwszej wojny światowej to są lata, w których ludność Łodzi właściwie kurczy się o połowę. To znaczy z około 600 tysięcy przed wybuchem wielkiej wojny, w momencie kiedy Łódź odzyskuje niepodległość, jest miastem, powiedzmy tak, około 300 tysięcznym. Część z mieszkańców poszła do wojska, część z mieszkańców wycofała się z wojskami rosyjskimi, a część w sposób zupełnie naturalny uznała, że łatwiej będzie przetrwać. Ogólnie rzecz ujmując, tak zwane trudności aprowizacyjne na wsi, a przecież tam były ich rodziny. W związku z tym łódź się po prostu wyludniła, no, też robotnicy byli też powoływani do pracy czy zachęcani do podjęcia pracy na terenie Niemiec. To jest również historia I wojny, mm -hmm. wojny światowej. Także z jednej strony widzimy koniec tej wielkiej przemysłowej metropolii włókienniczej. Ten czas chyba też jest wspominany jako taki czas wielkiej biedy w łodzi, bo przecież fabrykanci no bo... potracili pieniądze. To te wszystkie tak, tak. wydarzenia, o których mówię, no to właśnie pociągnęły ze sobą hmm. również zapaść gospodarczą, a zapaść gospodarcza przewijała się w takim rozumieniu w sposobie patrzenia każdego złodzian, no przede wszystkim przez pustą kieszeń, hmm. prawda? Więc to jest dość widoczne. I to jest jakby jedna strona medalu, prawda? Natomiast z drugiej strony warto pamiętać o tym, że następuje proces zupełnie odwrotny, jeżeli chodzi o kwestię, nazwijmy to. Życia publicznego, polityki, życia społecznego, również oświaty. Dlaczego? No, bo tutaj polityka Niemców jest pod tym względem o wiele bardziej tolerancyjna niż Rosjan. Więc w Łodzi następuje taki boom właściwie, jeśli chodzi o, podkreślmy, legalne życie polityczne. Tak? To przecież Łódź jest takim miejscem, w którym zasilane są przez nowych członków szeregi bardzo aktywnej polskiej Partii Socjalistycznej. Łódź jest tym miastem, w którym działa prężnie Narodowy Związek Robotniczy. Łódź jest miastem, w którym między innymi znajdują się środowisko, działa środowisko, znajdują się przedstawicielstwa Ligi Państwowości Polskiej. Potem do tego wszystkiego by jeszcze należało dodać, że oczywiście no, działają też organizacje o charakterze nielegalnym, to znaczy, znaczy nielegalnym, no, nielegalnym one się staną, kiedy, sta kiedy wejdą w skład komunistycznej partii robotniczej Polski, yy, czyli socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, yy, ale przecież z czasem do Łodzi trafiają na przykład yy, byli żołnierze legionów polskich, yy, trafiają do Łodzi również do Wborczycy, oni też tworzą swoje struktury, więc krótko mówiąc, Łódź to jest takie miasto, w którym w tym czasie rozwija się życie polityczne, jest rzeczywiście taki wybuch pewien, mm -hmm. tak, bo można, prawda, więc w związku z tym mamy do czynienia z taką, no, w sumie pozytywną mm -hmm. tendencją, która właściwie jest tak w sprzeczności z tą degrengoladą, nazwijmy to, ekonomiczną, no i również te działania na gruncie pewnego pobudzenia oświaty, mm -hmm. prawda, polskiej oświaty, bo to trzeba podkreślić, czyli tak jak mówię, tą wielką wojnę łódź przeżywała na dwa sposoby. Z jednej strony coraz głębszy kryzys o charakterze ekonomicznym, gospodarczym, zresztą między nami mówiąc, z którego łódź również nie wychodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo przecież ta trudność w pozyskaniu rynków surowców, rynków zbytu dla Łódzkiej monokultury włókienniczej, ona przez cały czas się no. utrzymuje. Natomiast z drugiej strony to jest właśnie ożywienie polityczne w latach Wielkiej Wojny, które się przekłada także na y, bardzo rozbujane nastroje polityczne. Walkę polityczną, rywalizację polityczną. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, oczywiście już w zupełnie innych warunkach, tak, bo do 26 roku to jest niekwestionowany system demokratyczny i system rozwoju samorządu lokalnego to są te dwa poziomy. Natomiast po 26 roku, no z jednej strony to oczywiście jest ta demokracja, nazwijmy to tak w cudzysłowie, oczywiście ograniczona, wynikająca z przewrotu majowego, ale jest samorząd lokalny, który przecież działa, oczywiście w momencie, gdy działa w sposób zbyt jaskrawo sprzeczny z priorytetami władz centralnych, władz piłsudczykowskich. No to wtedy następuje pewne ukrócenie tej oczywiście uśmiecham się w tej chwili z fawoli w postaci na przykład mianowania komisarycznego prezydenta prezydenta miasta. Ale jakby źródła tych wszystkich procesów tych wszystkich zjawisk to też są właśnie w okresie wielkiej wojny jakby one się zaczynają, one mają swój początek i widać wyraźnie, że to miasto będzie jednym z bardziej żywo reagujących w sensie politycznym na rozmaite wydarzenia w kraju. Natomiast z drugiej strony, że stoi przed nim wielkie wyzwanie, to znaczy czym zastąpić ziemię obiecaną, ten dawny polski uh -huh. Manchester. No, nie udało się tej ziemi obiecanej zastąpić, do końca co nie znaczy wcale, że w dwudziestoleciu międzywojennym nie mieliśmy wielkich fortun, nie byli przemysłowcy, którzy dawali sobie radę, chociażby hmm. bracia Izertowie. Prawda? Myślę, że nadal szukamy odpowiedzi hmm. na to pytanie. Ja też kiedyś taką opinię wyraziłem. Mam wrażenie, że po 89 roku i po latach 90. w dalszym ciągu łódź jest w stanie, znaczy inaczej, na rozdrożu, może. Przy czym tych dróg możliwych jest kilka i wiadomo, że eksperci w ten sposób się wypowiadają: czy miasto akademickie, czy miasto centrum handlowe, czy miasto centrum turystyczne, bo przecież też możemy i tak to traktować, ponieważ. Łódź ma też co pokazać. To, to, jest, to jest prawda. To jest prawda. Natomiast ja bym chciał powiedzieć i to jest oczywiście moja osobista ocena. Jeszcze kilkanaście lat temu to zainteresowanie nawet samych Łodzian. Oczywiście nie mam na myśli uczucia emocji czy sympatii wobec własnego miasta. Ono było zawsze, tak? Ale taka znajomość historii Łodzi. I tego, że my rzeczywiście jesteśmy w stanie coś zaoferować jako łodzianie, chodzi o zabytki, mm -hmm. chodzi o historię, o ciekawe wydarzenia z przeszłości, no była powiedzmy taka sobie, tak? tak łodzianie tak. sami mówili, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Warszawa. Natomiast y, oczywiście to za tym y, musiał iść proces rewitalizacji zabytków, na przykład tak? proces odnowienia zabytków. Musieliśmy się nauczyć patrzeć y, na swoje miasto. I y, 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 umieć, w dobrym tego słowa znaczeniu podkreślam, sprzedać historię Łodzi, bo to jest y, bardzo ciekawa historia, dramatyczna historia i nie tylko Ziemi Obiecanej. Mówię to jako specjalista z zakresu dwudziestolecia międzywojennego. A myśli pan profesor, że odrobiliśmy tą lekcję, jeżeli chodzi o I wojnę światową i w Łodzi są ślady takie namacalne y, tych wydarzeń? Ty, wydarzeń niepodległościowych. Z historią I wojny światowej sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego, że przede wszystkim my Polacy musieliśmy odrobić lekcje z I wojny światowej, krótko mówiąc, której odrobienie było związane z przezwyciężeniem takiego stereotypu. Druga wojna światowa, dywizjon 303, Monte Cassino, Westerplatte, można by mnożyć symbole, tak? Więc to jest nasza wojna. To była nasza wojna, której zakończenie nie było takie, jak oczekiwaliśmy, to znaczy nie odzyskaliśmy suwerenności niepodległego państwa. Natomiast pierwsza wojna światowa to oczywiście są legiony Piłsudskiego, to jest Błękitna Armia Halera, ale generalnie to nie jest nasza wojna, tak? No to jest wojna Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austro-Węgier. Co jest w oczywisty sposób nieprawdą, bo na frontach I wojny światowej nie walczyli tylko Polacy w oddziale Bajączyków we Francji, nie walczyli tylko Polacy w szeregach błękitnej armii czy w Korpusach Polskich na wschodzie, czy wreszcie w legionach. Jak to się ujmuje popularnie Józefa Piłsudskiego, który, przypomnijmy, no, jednakowoż był tylko dowódcą pierwszej brygady, chociaż oczywiście swój duch i charyzmat polityczny znacznie szerzej roztaczał. Natomiast, natomiast to jest również nasza wojna. To była nasza wojna o tyle, że dziesiątki i setki tysięcy Polaków walczyły w szeregach armii zaborczych. Jeżeli się pojedzie na stare cmentarze wojenne z, okresie z okresu I wojny światowej, jeżeli patrzy się na groby żołnierzy, którzy zginęli chociażby w operacji łódzkiej, prawda, to niezależnie od tego, że przyporządkowanie jest oczywiście organizacyjne, wiemy, że to był żołnierz niemiecki, austriacki czy rosyjski, czy właśnie niemiecki i rosyjski w okolicach Łodzi, no to z drugiej strony nazwiska brzmią swojsko, no bo to byli Polacy, którzy jako poddani cesarza Niemieckiego bądź cara rosyjskiego walczyli w szeregach armii zaborczych. Na mhm. tym polegała tragedia I pierwszej, pierwszej wojny światowej, również dla Polaków, o czym trzeba pamiętać. Więc to trzeba było najpierw mhm. przepracować, a potem przepracować właśnie pierwszą wojnę światową w rozumieniu łódzkim. Tak? Mhm. To znaczy, no bo znowu, jeżeli mówimy o łodzi. W II wojnie światowej, no to tematy nasuwają się same. Tak jest. Tak? To jest okrutna okupacja niemiecka, to jest kwestia Litzmannstadt-Ghetto. Natomiast w przypadku I wojny światowej, no to jest okupacja niemiecka. My wiemy, że wtedy upadła ziemia obiecana, ale co więcej, prawda? No i dopiero kiedy się dobrze pozna tą historię, to widać, że ta łódź była bardzo ciekawym miejscem, niezależnie od wszelkich dramatycznych okoliczności towarzyszących temu konfliktowi. Czyli możemy śmiało powiedzieć, myślę, że Państwo też na to zwracają uwagę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że w przestrzeni miasta mamy przecież ten szlak zaznaczony tej Bitwy Łódzkiej. Mamy pod łodzią cmentarze, mamy w łodzi takie miejsca pamięci. Czyli wracając trochę do tego, do tej turystycznej jakby części, do tego jakby poznawania tej historii, także przyjeżdżając do łodzi. Nad weekend, na kilka dni, w, jakby w przestrzeni miasta, możemy spotkać takie miejsca, które odpowiedzą nam na pytania o ten okres w historii łodzi. Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Z jednej strony mamy historię opowiadaną na serio. No to jeżeli opowiadamy historię na serio, no to przecież to też trzeba wspomnieć o tym, że łodzianie przemieszczając się po swoim mieście powinni pamiętać, że bardzo często na szlaku pewnych ich wędrówek, czy to pieszych, czy to yy, zmotoryzowanych, które wydają się. Yy, Coraz trudniejsze, niestety, dzisiaj. Yy, Ale jest więcej czasu, żeby się rozejrzeć. To prawda. Natomiast trzeba zachować jednak uwagę, również yy, prowadząc samochód też żebyśmy nie namawiali prawda, do, do tego, że, żeby ktoś się że tak powiem, nadmiernie rozprężył. Natomiast natomiast no, mijają takie miejsca chociażby, które były miejscami yy, naprawdę zaciętych, dramatycznych starć zbrojnych, tak? mhm. bo to o tym też trzeba powiedzieć. Walka o dworzec Kaliski, walka o dworzec fabryczny, czyli te centra komunikacyjne, prawda? Starcie na y, dzisiejszym Placu Wolności. Akcje rozbrajania patroli i pojedynczych y, żołnierzy niemieckich na mieście. Yy, chociażby, która, yy, która zaowocowała również wymianami strzałów, również ofiarami śmiertelnymi po yy, stronie polskiej. Łódź odzyskiwała niepodległość, i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć jakby dwiema, dwoma torami to znaczy, z jednej strony, to był ten tor manifestacji zbrojnej, Niektórzy historycy nawet posługują się takim określeniem, że w sumie listopad 1918 roku na ziemiach polskich jego początek, prawda? Pierwsze dni, tam 11-10 listopada, to jest właściwie coś na kształt takiego, no może no nie jest to najszczęśliwsze określenie, takiego pełzającego powstania, prawda? Bo w różnych ośrodkach miejskich, w różnych aglomeracjach wychodzi młodzież, wychodzą dotychczasowi milicjanci, którzy służyli tym samorządom powoływanym przez Niemców. Wychodzą strażacy, wychodzą bojówki partyjne, raptem skądś znajduje się broń, która była potrzebna i dokonuje się właśnie rozbrojeń Niemców, dokonuje się zajmowania ważnych punktów, garnizonów, ratuszy i tak i to samo było w Łodzi. Natomiast z drugiej strony tą, tą niepodległość Łódź odzyskiwała i to też trzeba bardzo wyraźnie docenić i, po, i wspomnieć o tej postaci, drogą negocjacji, bo... Na drugim torze znajdowała się działalność ówczesnego łódzkiego samorządu i przede wszystkim postaci, której roli jakby chyba nie sposób przecenić, to znaczy Leopolda Skulskiego, który potem zresztą zrobi karierę polityczną, wychodząc z Łodzi, stając się premierem. Więc również i o tej postaci trzeba pamiętać. On negocjuje z garnizonem niemieckim z jednej strony, z drugiej strony powstrzymuje jego zdaniem zbyt. Gorące głowy, no bo po co krew ma się polać na ulicach, na ulicach Łodzi? Ale z perspektywy widać, że jakby te dwa wysiłki, te dwa tory, one jakby szły wspólną drogą. To znaczy, jakby przydawał się i ten nacisk w postaci tej determinacji zbrojnej młodzieży, mieszkańców Łodzi, a z drugiej strony, no również chłodna głowa tych, którzy chcieli dążyć do tego, by odzyskanie niepodległości nie wiązało się ze zbyt wielką ilością przelanej krwi mieszkańców miasta. Są rzeczywiście te... A jeszcze jeśli można, Jasne. bo zacząłem w ten sposób, że to jest ta historia opowiedziana mm. na serio. Tak. Natomiast mm. oczywiście chodzi o to, że w tym momencie rolą tych, którzy upamiętniają te wydarzenia, nie chodzi o to, żeby zawrzeć przesady w opisach, mm. tak? ale rzeczywiście jest możliwość wyeksponowania w wielu miejscach, w niektórych miejscach zresztą to już jest zrobione, mm. tablic czy powiedzmy sobie okolicznościowych znaków napisów, mhm. które by wyjaśniały, że tutaj właśnie toczyły się takie, a nie inne wydarzenia, żebyśmy mieli tą świadomość, prawda, że na przykład przechodzimy miejscem, w którym niegdyś w osiemnastym roku, 11 listopada no chociażby padali Polacy walcząc o niepodległość miasta, ale i ojczyzny. Taka tablica jest na przykład na ratuszu przy Placu Wolności. Możecie Państwo zwrócić na nią uwagę. Ja mam taką teorię, że generalnie nie zwracamy uwagi na te tablice. One stają się jakby tłem, wchodzą w ściany i my ich nie czytamy, a powinniśmy na nie zwracać uwagę troszkę większą. Ale z mojego doświadczenia wynika również to, że być może łodziani nie zwracają na te tablice uwagi, bo je widzą codziennie. Tak, no kiedyś tak. tam zwrócili uwagę, wiedzą, że ona jest na przykład. Tak? Potem może się to zatrze w pamięci, no to wtedy znowu nastąpi odkrycie, że tak. ta tablica się znajduje. Ale powiedzmy sobie też szczerze, że te tablice, właśnie do tego zmierzam, one są również po to, by zainteresowali się nimi ci, którzy do Łodzi przyjeżdżają. Tak. No, ja przyznam szczerze, też chodząc po ulicach łodzi, wiedząc przecież, co się wydarzyło w danym miejscu, niekoniecznie zwracam uwagę na te tablice, które się pojawiają. Natomiast jadąc do innego miasta, no to może jest skrzywienie historyka, zainteresowany tym, co tu można tak. historycznego zobaczyć i obejrzeć, no zwracam uwagę na te rzeczy. jeżeli one są, to z przyjemnością odnotowuję ten fakt, czy nawet powiedzmy, uwieczniam to jakoś z pomocą aparatu fotograficznego, czyli i telefonu obecnie, <laughs> czyli to chodzi to jakby również o kwestię tej wiedzy dla tych, którzy to miasto odwiedzają, bo jedno zadanie to jest zainteresować historią miasta samych Łodzian, drugie zadanie to jest zainteresowanie historią miasta, tych, którzy ewentualnie włodzi pojawią się przypadkiem, mm -hmm. a może pojawią się właśnie w tym celu, tak? Więc niech oni mają tą dawkę wiedzy powiedzmy sobie takiej podstawowej, bo to jest często jakiś taki punkt wyjścia do tego, by drążyć, prawda? Tak, daną tematykę. Zgadzam się, ja też na to zwracam uwagę, jak gdzieś jadę, ale też zawsze się zastanawiam, czy to jest takie zboczenie zawodowe, że po prostu szukam różnych ciekawych miejsc i te tablice wzbudzają moje zainteresowanie, ale też wiem, że na przykład ym, młodzież, która z, y, zwiedza in. Inne miasta niekoniecznie już na to zwraca uwagę. Także mamy kilka takich miejsc, nawet w odnowionym dworcu Łódź Fabryczna też jest tablica opowiadająca o tych wydarzeniach, o których Pan wspominał. Panie profesorze, w takim razie wróćmy może już do samego 11 listopada w Łodzi. Jak wyglądał ten dzień? Czy znamy nastroje? Czy wiemy, jak wyglądał ten najważniejszy dzień w historii odzyskiwania niepodległości? 11 listopada 1918 w Łodzi. Przede wszystkim zacznijmy od tego, 10 listopada pojawia się na ziemiach polskich, pojawia się w Warszawie Józef Piłsudski. Więc dla jego popleczników, akolitów, jego środowiska, jest to pewien znak, sygnał, prawda? Tym bardziej, że jak pamiętamy, Józef Piłsudski 11 listopada 1918 roku z rąk Rady Regencyjnej przejmuje pełnię władzy wojskowej tylko i aż. Dlatego że. W takiej ani innej konfiguracji, w jakich funkcjonowały ziemie polskie u schyłku I wojny światowej to była ta władza rzeczywista, tak by to trzeba było sobie yy, określić. I teraz nałóżmy na to drugą sytuację, bo my musimy pamiętać o pewnych realiach. Otóż łódź, ani ziemie polskie nie są jakąś wschodnią flanką cesarstwa niemieckiego, yy, która zamierza odzyskać niepodległość, odrywając się od yy, Niemiec. Wojska niemieckie w tym czasie. Stacjonują daleko na wschodzie na Białorusi, na Ukrainie, na terenach dzisiejszej Nadbałtyki to jest ta linia frontu wschodniego więc właściwie Polacy i Łodzianie są w centrum ziem, mhm. na których panują Niemcy. To jest ta okoliczność, o której trzeba pamiętać. Ziemie polskie odzyskujące niepodległość jesienią 1918 roku, gdybyśmy pokolorowali mapę na przykład na biało, tam gdzie Polacy, i na przykład na granatowo, bądź, niebie, bądź na kolorem czarnym, tam gdzie Niemcy, są białą wyspą w morzu, o które zajmują Niemcy. No i teraz tak, jak wyglądał ten 11 listopada, to znaczy z jednej strony. Mamy do czynienia z działaniami bardzo przemyślanymi, racjonalnymi łódzkiego magistratu, a już dokładniej właściwie trzeba było powiedzieć Leopolda Skulskiego, który stara się, z jednej strony uspokajać napiętą sytuację na ulicy, wzywając mieszkańców do spokoju, z drugiej strony stara się prowadzić rozmowy z garnizonem niemieckim, bo gra idzie o to, żeby bez rozlewu krwi do końca się to nie udało, oczywiście, tak? bez rozlewu krwi. Niemcy zgodzili się opuścić łódź. To już jest ten jakby finalna decyzja. Zresztą notabene opuścili ją przecież dopiero kilka dni po 11 listopada do końca, prawda? Na skutek właśnie takiej przemyślanej, nazwijmy to, akcji ewakuacyjnej. Ale z drugiej strony jest ulica. Z drugiej strony przeciąga ulicami Łodzi pochód radykalny Bundu, czyli żydowskiej organizacji zawodowo-politycznej, tak byśmy mogli powiedzieć, takie skrzyżowanie związku zawodowego z partią polityczną, bardziej radykalną od polskiej partii socjalistycznej. Pojawiają się na ulicach patrole różnorodne to są złożone z żołnierzy dowborczyków którzy znajdowali się byłych dowborczyków którzy znajdowali się w Łodzi czyli żołnierze dawnych korpusów polskich na wschodzie to są yy, patrole złożone z byłych legionistów którzy trafili do Łodzi to jest młodzież gimnazjalna to są wreszcie ci, którzy służyli w takiej służbie porządkowej, podlegającej samorządowi miejskiemu pod władzą niemiecką. Pojawiają się wreszcie strażacy, no bo oni też są umundurowani, mają chociażby ten hełm, który może ich, że tak powiem, nadaje im powagi i może w jakiś sposób osłaniać ich podczas przeprowadzania akcji. Pojawiają się działacze oczywiście Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli tej konspiracyjnej na ziemiach polskich rozwijającej się struktury, której protektorem, no i przywódcą i autorytetem był, był Józef Piłsudski i rozpoczynają się próby rozbrajania pojedynczych patroli niemieckich, pojedynczych żołnierzy nawet niemieckich, którzy znajdują się na ulicach Łodzi, ale dochodzi również, no to by chyba trzeba było użyć takiego określenia, no właściwie do bitew na ulicach miasta. Oczywiście tutaj każdy znający historię Łodzi może mi zarzucić, że no niewątpliwie mówię z pewną przesadą, bo to jest wymiana ognia pomiędzy Niemcami i atakującymi ich Polakami gdzie tutaj z jednej i z drugiej strony, powiedzmy, krzyżują szable, mówiąc oczywiście umownie, kilkunastoosobowe grupy. No ale tym niemniej odbywa się walka o dworzec fabryczny. Zakończona polskim sukcesem. Polacy ten dworzec przejmują. Odbywa się bitwa, starcie, której ceną jest zdobycie dworca Łódź Kaliska. To są dwa bardzo ważne centra komunikacyjne, również bardzo ważne z punktu widzenia takiego, o którym wcześniej wspominałem. To znaczy, no przecież trzeba jakoś, jeżeli chce się niepodległego miasta w niepodległym państwie, zapewnić drogę wyjścia oddziałom niemieckim, które będą wracały do Niemiec. Choć jeszcze nie wiadomo, gdzie ta wschodnia granica Niemiec będzie przebiegała, tak? Odbywa się takie starcie na dzisiejszym Placu Wolności. Padają ofiary po stronie polskiej, to znaczy ludzie oddają swoje życie za niepodległą łódź w niepodległej Polsce. I to jest ta druga droga, tak to wyglądało, to się rozpoczęło, właściwie te pewne zaburzenia takie rozpoczęły się jeszcze dzień wcześniej, to takie wrzenie uliczne, czyli 10 listopada i właściwie już minął 11 listopada, to są jeszcze nocne rozmowy i tak jak mówię, no finał ostateczny, ta łódzka niepodległość była odzyskiwana, stopniowo. Mm -hmm. Bo oczywiście 11 listopada jest symbolem, ale tak jak mówię, dopiero kilka dni później ostatnie oddziały niemieckie już w porządku, już po podpisaniu odpowiednich porozumień z nowymi władzami miejskimi Łodzi plus również z Leopolnem skulskim który przecież współrządził Łodzią również wcześniej w okresie I wojny światowej, opuszczają miasto. I zaczyna się organizacja struktur miejskich w nowej rzeczywistości. Oczywiście, na którą znowu trzeba nałożyć y, działalność o charakterze państwowym, to znaczy, no, są wydawane odpowiednie ustawy, które regulują, jak się okazało, będą regulować y, życie miejskie do 1939 roku, czyli y, chociażby no, właśnie ustawa o samorządzie tak, miejskim, która y, sprawiła, że łódź staje się. Miastem tętniącym życiem politycznym. Mhm. Jest również warto podkreślić, bo to też o tym jeszcze nie wspominaliśmy, Druga Rzeczpospolita to jest dla Łodzi wielki awans, bo w okresie zaborów pod zaborem rosyjskim Łódź ma swojego wielkiego rywala. To znaczy, Łódź chce się wybić na miasto, które będzie takim centrum administracyjnym, politycznym, prawda? Natomiast w istocie rolę tą no, spełnia gubernialny Piotrków. A co się dzieje w Drugiej Rzeczypospolitej? Mamy nowe województwo łódzkie. I Łódź staje się stolicą województwa, co oczywiście jak zwykle generuje zawsze nowe problemy, no chociażby takie jak próba poszukiwania miejsca, w którym ma urzędować w urząd wojewódzki i wojewoda w tym nowym województwie, w niepodległym państwie, cała dyskusja, który budynek jest godzien. A jeżeli już któryś jest który godzien, no to pojawia się dyskusja, skąd wziąć na to pieniądze, by go zagospodarować, prawda? No ale to już są takie debaty, które toczono w ramach pokoju i w ramach funkcjonowania niepodległego polskiego państwa i tak jak mówię, łodzi wolnej w ramach suwerennej Drugiej Rzeczypospolitej. A czy wiemy, o czym pisały gazety po odzyskaniu niepodległości? Co było takim tematem numer jeden? To znaczy tak, znaczy musimy sobie też zdać sprawę z tego, że to jest znowu dwugłos. Mm -hmm. To jest dwugłos przynajmniej w podwójnym znaczeniu tego słowa. Bo z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z zupełnie naturalnym procesem, kiedy Stronnictwa polityczne rywalizujące ze sobą yy, i traktujące media jako taki naturalny pas transmisyjny do społeczeństwa, no oczywiście usiłują przeważyć sympatię łodzian na swoją stronę, prawda? Więc z jednej strony mamy yy, już początek walki politycznej. To jest jakby jedna strona medalu. Z drugiej strony trzeba pamiętać też o tym, że no, to nie jest tak i chyba tak nie mogło być i chyba tak nigdy nie jest, że wszyscy łodzianie, nie wiem, być może tak to sobie wyobrażamy w, z punktu widzenia obchodów rocznicowych. Wylegli na ulicę machając biało-czerwonymi chorągiewkami. No, tak to nie wyglądało. Bo też ta świadomość następowała jakby dopiero stopniowo, prawda? Że tu się odbywa historyczna rzecz. Ale pamiętajmy, że na to trzeba nałożyć trudności dnia codziennego. Jeżeli oglądamy. Stare pocztówki czy zdjęcia z okresu funkcjonowania łodzi w latach I wojny światowej widzimy potężne kolejki do sklepów, Widzimy potężne kolejki po to, żeby za darmo. Dlaczego za darmo? No dlatego, że nie ma pieniędzy i władze sobie zdają sprawę z tego, że ludzie są biedni i nie stać ich na zakup, otrzymać na przykład koks do ocieplenia poszczególnych siedzib, poszczególnych mieszkań. Więc to jest, można powiedzieć, słodka gorycz albo gorzka radość, tak? To znaczy, z jednej strony codzienność, tak, bieda przytłacza. Z drugiej strony radość z powodu tego, że mamy nowe otwarcie, tak? Po 123 latach. Przecież ci wszyscy łodzianie, którzy niepodległej Polski już nie pamiętali, bo nie mogli pamiętać rozbiory, to jest końca XVIII wieku, budzą się w zupełnie nowej rzeczywistości politycznej. Mamy własne państwo, Polskę, no i teraz zadanie numer jeden to jest urządzić po pierwsze państwo, po drugie urządzić funkcjonowanie miasta tak, aby żyło się w nim Znośnie. Mm -hmm. O, to jest chyba dobre określenie. Znośnie. A jak było z Piłsudskim w Łodzi? Piłsudski był po uzyskaniu niepodległości w naszym mieście? Z Piłsudskim sprawa jest y, dość skomplikowana, ponieważ y, Józef Piłsudski, no to trzeba sobie dość jasno powiedzieć, Łodzi nie lubił. Mm. To nie to, że on nie lubił tego miasta z jakichś takich powodów racjonalnych, tak? ale przecież doskonale wiemy, że poszczególne epizody w naszym życiorysie mają wpływ na to, że pewne rzeczy kojarzymy dobrze, pewne rzeczy kojarzymy źle. Dla Józefa Piłsudskiego łódź mogła kojarzyć się źle i kojarzyła się źle ze względu na to, że przebywając ze swoją żoną Marią na ulicy wschodniej, dzisiejszej wschodniej, prowadząc tam de facto drukarnię robotnika, bo Józef Piłsudski. Był tak, takim socjalistą omnipotentnym. Znaczy, on był z jednej strony we władzach partii, z drugiej strony jeździł załatwiać dla partii pieniądze. Po trzecie, wydawał pismo robotnik. Po czwarte, pisał do tego robotnika i to jeszcze pisał pod różnymi pseudonimami, żeby się wyglądało, że więcej ludzi do tego robotnika pisze. Więc to generalnie taki człowiek niezastąpiony trochę. No ale on zostaje aresztowany. I przypomnijmy, że to jest aresztowanie w warunkach, no co tu dużo mówiąc, recydywy. Przecież Józef Piłsudski, jeszcze nie będąc socjalistą. Nie będąc w PPS-ie, PPS-u jeszcze nie było tak, trafił na Syberię więc tutaj za taką tego typu działalność, no, grozi kara o wiele suro bardziej surowa więc w związku z tym to może przekreślić w ogóle jego życie, już nie mówiąc o działalności politycznej ta chmura, która wtedy była nad jego głową, niewątpliwie pozostała w pamięci, tak? Natomiast z drugiej strony, no to jest oczywiście również honorowy obywatel tak. Łodzi, tak? Więc to, to nie przyjechał na tak, wybranie tak, tytułu tak. Chciał, że No zresztą y mamy go uwiecznionego również w słynnym muralu, gdzie mamy słynnych tak. Łodzian tak? No był y również mieszkańca. Miasta przez pewien okres czasu. Mało tego, naucz no była ważnym punktem w jego planach mm. politycznych, bo przypomnijmy, w okresie tak zwanej rewolucji 1905 roku, mówię tak zwanej, nie chcąc umniejszać. Charakteru i rozmiaru wydarzeń, tylko no wśród historyków też toczą się spory, czy w sensie definicyjnym można te wydarzenia nazwać rewolucją, czy może rebelią, rewoltą. No to, to są takie ulubione czasami dyskusje historyków na boku, którzy lubią pewne sprawy tak dookreślić do końca. Natomiast niezależnie od tej całej dyskusji, oczywiście, dlaczego łódź jest ważnym punktem? Łódź jest czerwona. Znaczy żebyśmy dobrze zrozumieli, znaczy jest Łódź, Łódź jest czerwona przede wszystkim czerwienią PPS-u, mhm. czyli Polskiej Partii Socjalistycznej, której hasłem jest takie równanie albo inaczej działanie matematyczne niepodległość plus socjalizm, mhm. prawda? więc to był dobry, dobre miejsce próby, jak zrobić to, na czym Piłsudskiemu zależało, to znaczy jak przekształcić wydarzenia o charakterze czysto, powiedzielibyśmy jeszcze w słusznie minionym okresie, czysto klasowym, prawda, społecznym, wydarzenia o charakterze przewrotu narodowego, prawda? Czy ma być to kolejne powstanie, czy ta pierwsza rewolucja? Oczywiście Piłsudskiemu chodziło o to, żeby to było to mhm. powstanie kolejne, które tym razem będzie skuteczne. I Łódź ważną rolę odgrywała. Tutaj pamiętajmy o tzw. Tak powstaniu Czerwcowym, mhm. krwawych walkach na ulicach Łodzi. Natomiast też trzeba podkreślić, że wydarzenia rewolucyjne w Łodzi w 1905 roku miały charakter tak dynamiczny, chaotyczny mhm. i niespodziewany właściwie, że to był proces niesterowalny, to znaczy partie robotnicze, czy z jednej strony PPS, z drugiej strony Socjaldemokracja, Królestwa Polskiego i Litwy, one w pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie, podłączyły się do tych wydarzeń, natomiast te wydarzenia z pewnością zaszły wcześniej. I one tylko usiłowały nadać im pewien tor, to znaczy, w jakiś sposób uporządkować. Jest są takie ciekawe bardzo wspomnienia Walerego Sławka, najbliższego przy, przyjaciela, przy, tak można powiedzieć, przyjaciela politycznego Piłsudskiego, tego najwierniejszego z żołnierzy, który wspomina, jak to został delegowany do Łodzi po to, żeby, no, właśnie, jakoś nadać taki charakter bojowy tym wydarzeniom, patriotyczny. No i, między innymi, jednym z takich elementów działań tych bojowców PPS-u miało być rzucenie bomby na jakiś szwadron kozacki przebiegający ulicami Łodzi, więc oni przebiegali gdzieś tam dachami, szukając takiego oddziału, ale Rosjanie, niestety, bardzo szybko nauczyli się walczyć na ulicach, wiedząc, że nie można się gromadzić w jednym miejscu. No i to polowanie swoiste na kozaków zakończyło się, zakończyło się niepowodzeniem. Zresztą też Sławek ubolewał, że trudno jest tutaj w Łodzi cokolwiek zrobić, no bo cóż, ludzie wyszli dlatego, że byli zrozpaczeni własną nędzą i biedą. Natomiast no, nie mieli przygotowania bojowego, wojskowego, stąd na przykład słynne łódzkie barykady. Mówiło się o Łodzi jako miast, mieście barykad w okresie rewolucji 1905 roku. No były w istocie jakimiś takimi nieuporządkowanymi stosami drewna, drabin, wozów, mhm. przez które na przykład kule, bo przecież miały one chronić między innymi tych, którzy je okupowali, którzy blokowali ulice, kule sotni kozackich czy, czy policjantów rosyjskich z łatwością przez nie przechodziły i to raczej polegało na tym, że kiedy Rosjanie przeszli, rozbierali barykadę, przeszli dalej, pojawiali się Polacy, budowali ją na nowo, więc Łódź to jest również to miasto, przechodząc do meritum, z którym Piłsudski swego czasu wiązał bardzo istotne nadzieje polityczne, którym działał wiedząc, że jest to ważność skupisko robotników to nie był wybór hmm. przypadkowy, którym również finalnie mógł mieć bardzo złe skojarzenia związane z aresztowaniem i grożącą mu ciężką rzeczywiście karą, bo tak jak mówię, to już, była warun to już były warunki recydywy. No i potem zresztą jego niezwykle spektakularna ucieczka, ucieczka. która sama w sobie nadaje się na filmu o charakterze hmm. sensacyjnym, i niewątpliwie dodała jemu jako bojownikowi PPS-u jeszcze wtedy, tak, no splendoru i takiego autorytetu wśród braci mhm. yy, spośród polskiej partii socjalistycznej. Po pobycie po Piłsudskiego w Łodzi mamy też ślad, ponieważ przez pewien czas ulica wschodnia nazywała się Piłsudskiego. Niedaleko skrzyżowania z ulicą Narutowicza możecie Państwo nawet zobaczyć tabliczkę, która o tym mówi. Uznano, że jednak jest to za mała ulica. Marszałek potrzebuje godniejszej, więc dzisiejsza Piłsudskiego jest Państwu doskonale znana. Też na więzieniu przy ulicy Gdańskiej jest tablica, która o tym mówi. Także wracając do tych śladów w przestrzeni miejskiej, też mamy tą trudność historię i chyba nawet rozumiem, czemu Piłsudski tej naszej łodzi nie lubił. No tak po ludzku to jest po prostu zrozumiałe, tak? To znaczy ja mówię jako człowiek, który darzy i atencją, i podziwem pewien geniusz polityczny jak Piłsudskiego, którego mu nie można odmówić, choć pozostaje ekumeniczny również w docenieniu innych ważnych ojców niepodległości, na przykład Romana Dmowskiego, no to też trzeba podkreślić, że, że to był człowiek, tak, mający swoje, że tak powiem, podświadome chęci i niechęci, jak każdy z nas, prawda? Zmierzam do tego, że to nie była niechęć do miasta wywołana jakimś szczególnym szczególnym w cudzysłowie zasługami tego miasta. Natomiast, no po prostu to było miejsce, które mogło zakończyć dla Piłsudskiego tak na dobrą sprawę nie tylko życie publiczne to jest złe określenie, życie człowieka mhm. podziemnego, bo on był tym tak zwanym człowiekiem podziemnym, mhm. prawda? Ale mogło zwyczajnie przetrącić mu życiorys zupełnie, tak? Dlatego, że to mogła być bardzo ciężka kara, która pewnie sprawiłaby, że o Józefie Piłsudskim byśmy dzisiaj czytali w książkach historycznych jako o bojowniku PPS-u, który poniósł wielką ofiarę, ponieważ drukował robotnika, został aresztowany, skazany na ciężkie więzienie, które zapewne odbiłoby się mhm. na jego stanie zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Na pewno Byśmy nie mówili jako o naczelniku państwa i, yy, i wodzu naczelnym Armii Polskiej w okresie tworzenia się II Rzeczypospolitej. Panie profesorze, można by rozmawiać w nieskończoność, można by pana bardzo długo słuchać. Ja mam tylko nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą opowieść. Dziękuję również. Zwłaszcza, że dzień szczególny warto posłuchać też o tym, jak to wyglądało w naszym mieście. Państwa zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Łódź po przez wieki, rozmowy jak przy kawie. Czekamy na trzeci tom pod Pana redakcją. Ja również. Bardzo dziękujemy za to. Dziękuję dziś. bardzo. Wysłuchaliście Państwo specjalnego odcinka podcastu Łódź poprzez wieki rozmowy jak przy kawie wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Już w najbliższy wtorek, 14 listopada, zapraszamy na ostatni odcinek tego sezonu. O Łodzi i jej mieszkańcach w XIX wieku będę rozmawiała z profesorem Jarosławem Kitą, redaktorem drugiego tomu monografii. Do usłyszenia.